Wykonajmy takie dzielenie. 4 i 4 piąte podzielone przez 1 i 1 drugą. Zachęcam Was do zatrzymania teraz tego filmu i spróbowania samodzielnie. Mała podpowiedź, te dwie liczby mieszane można zamienić na tzw. ułamki niewłaściwe. Powinno to ułatwić sprawę. Ok, zróbmy to teraz wspólnie. W jaki sposób można przekształcić liczbę 4 i 4 piąte? 4 i 4 piąte to to samo co 4 plus 4 piąte. I tak możemy to zapisać: 4 plus 4 piąte, a 4 to to samo co 25. Plus 4 piąte przepiszmy bez zmian. Dodajmy te dwie liczby i zobaczmy, co otrzymamy. Dodajemy liczniki 20 plus 4 i otrzymujemy 24 piąte. Trochę inaczej, można to zrobić tak, że bierzemy mianownik, tę piątkę, mnożymy razy 4 i otrzymujemy 20. 25. Dodajemy potem czwórkę z licznika, 4 piąte i mamy razem 24 piąte. Jest to trochę szybszy sposób i trochę bardziej w pamięci. 24 piąte podzielone przez, i tu możemy zastosować tę samą strategię. 1 i 1, 2 to to samo co 1 plus 1, 2. A to to samo co 2 drugie. Dodać jedna druga. I znowu dodajemy liczniki i otrzymujemy 3 drugie. I w ten oto sposób przekształciliśmy nasze pierwotne wyrażenie na wyrażenie równoważne. 24 piąte podzielone przez trzy drugie. I teraz podstawowa sprawa jest taka, że to jest to samo co 24 piąte razy odwrotność trzech drugich. Zatrzymajcie teraz to wideo i spróbujcie dokończyć samodzielnie, jaka to liczba? Odwrotność trzech drugich. Odwrotność trzech drugich to 2 trzecie razy 2 trzecie. Jaki będzie wynik takiego mnożenia? Można to obliczyć na parę sposobów. Można wprost i bez większych kombinacji pomnożyć liczniki. Otrzymamy 48. Potem pomnożyć mianowniki. Otrzymamy 15. Wynikiem będzie więc 48 piętnastych. Ale można też przekształcić to wyrażenie tak, żeby było prostsze. Można je uprościć. Można na przykład tak. To się równa 24 razy 2 podzielone przez 5 razy 3. I tak zapisane wyrażenie możemy uprościć, zanim zaczniemy wykonywać obliczenia. 24 i 3 to dwie liczby podzielne przez 3, podzielne bez reszty. I w takim razie możemy podzielić obydwie te liczby przez 3. 24 podzielone przez 3 to 8, 3 podzielone przez 3 to 1. I teraz możemy pomnożyć liczniki i pomnożyć mianowniki. Albo raczej pomnożyć liczby w liczniku i pomnożyć liczby w mianowniku, bo już nie mamy dwóch liczników ani dwóch mianowników. Tylko po jednym. 8 razy 2 to 16, i w mianowniku 5. Otrzymaliśmy 16 piątych. I właściwie jest to już wynik. Ale jeżeli chcielibyśmy wyrazić tę liczbę w postaci liczby mieszanej, to 16 piątych równa się, 5 mieści się w 16, 3 razy. I pozostaje reszta 1, bo 3 razy 5 to 15, czyli pozostaje 1 piąta. 3 i 1 piąta. Ważne jest tutaj, że takie uproszczenie jak w tym kroku, 24 i 3, można właściwie wykonać krok wcześniej. Jeżeli po przekształceniach będziemy mieli 24 w liczniku i 3 w mianowniku, to możemy od razu podzielić obydwie te liczby przez 3. Oczywiście dotyczy to tylko mnożenia ułamków. Gdyby tu było dodawanie, nie moglibyśmy takiej operacji wykonać. Wtedy 24 przez 3 to 8 i 3 przez 3 to 1. Można takie uproszczenie nazwać potocznie skracaniem na krzyż, ale mniejsze o nazewnictwo. To właśnie wykonaliśmy w tym kroku. Tyle, że w bardziej Formalny i przez to w trochę dłuższy sposób, sposób można powiedzieć poprawniejszy, bo bez skrótów myślowych, ale każdy sposób, który prowadzi do poprawnego wyniku, jest dobry.